Czuję szalą sympatię do przewodniczącego Konferencji Episkopatu, bo ja czułem zawsze też jego życzliwość. No, trzeba powiedzieć, że ja wchodziłem w episkopat, on wtedy już tym episkopatem kierował. Czyli byłem w niego wpatrzony, czytałem jego książki, jego homilie. Na mnie osobiście wrażenie robią te skróty, te wprowadzenia w konferencję episkopatu, bo mając wykształcenie socjologiczne, powiem, że jestem pełen uznania dla tych analiz, jakie on tam na początku robi. Bo to naprawdę trzeba mieć takiego wiele wyczucia i takiego czucia spraw społecznych, że nakreślić sytuację w ogóle społeczną, gospodarczą, nieraz czy polityczną w naszym kraju, bo to stanowi jak gdyby taki pewien fundament, to stanowi pewną bazę i w oparciu właśnie o ten obraz, jak gdyby my potem przechodzimy do naszych obrad. Ale w moim przekonaniu to też by należało zebrać i opublikować, bo to się nadaje po prostu tak, jak to arcybiskup przewodniczący, tak jak to wygłasza, to już jest takie dobre, że tylko do druku.